Każdy z was musi w swoim sumieniu odpowiedzieć na to pytanie. I każdy z was musi starannie szukać drogi, jak walczyć, żeby walczyć naprawdę. Ja mam tylko jeden obowiązek. Powiedzieć wam dzisiaj, co czuje naród polski. Ten naród tam daleko od ponowną niewolą, taką samą, może gorszą niż niewola niemiecka, zsyłany, więziony, głodzony, tyranizowany, najgorsze, opuszczony przez Zachód. Ten naród przecież trwa i nie ugina się, nie aprobuje narzuconych rządów. Ten naród idzie drogą, którą poszło tych 16 męczenników, trwając wiernie. Każdy z was musi uczciwie w sumieniu własnym rozważyć, co ma robić i jak ma robić, aby walczyć przeciw niesprawiedliwości. Ale wiązany wszystkimi myślami, wszystkimi żyłami ciała polską tam, za kordonem sowieckich bagnetów. Szukam słów, jakimi bym mógł podzielić się tym, co tam jest uczuciem dominującym. Nie znajduję ich w swoim ułomnym ludzkim języku, a chcę je wam powiedzieć. Kiedy tak szukam czegoś, co według mnie wyraża najgłębiej nastrój wszystkich Polaków, gdziekolwiek się znajdują, czy w Polsce, czy w drodze na Srebrnik, czy na wygnaniu Niemczech, we Francji, w tych wielkich zbiorowiskach, zawsze wydaje mi się, że najlepiej oddała to strofa naszego hymnu narodowego, która powiada prawdę. Jeszcze Polska nie zginęła, póki oni żyją. I co nam obca przemoc wzięła? Na co odbierzemy? Rozpoczęliśmy od wysłuchania fragmentu archiwalnej wypowiedzi pułkownika Ignacego Matuszewskiego z 1945 roku, która wprowadziła nas w klimat epoki i wartości, które uosabiał. Nadszedł dziś dzień długo wyczekiwanej premiery biografii i tekstów politycznych, literackich i ekonomicznych pułkownika Matuszewskiego w opracowaniu naukowym Sławomira Cęckiewicza. Ignacy Matuszewski, pisma wybrane, tom pierwszy, Nie ma wolności bez wielkości i tom drugi, O Polskę całą, wielką i wolną. Książka ukazała się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego i wydawnictwa LTW. Mecenasem wydania jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dzisiejsza premiera została objęta narodowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. W przepięknej sali odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, w której się dziś spotykamy, mam zaszczyt szczególnie powitać pana ministra Michała Dworczyka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pana doktora Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Witam wszystkich przedstawicieli Parlamentu Rzeczpospolitej. Witam wszystkich przedstawicieli rządu i władz samorządowych, świata nauki. Szczególnie gorąco pragnę powitać profesora Sławomira Cęckiewicza, redaktora naukowego książki i autora prowadzenia biograficznego. Proszę o zabranie głosu pana prezesa doktora Jarosława Szarka.
Szanowni Państwo, mija 3 lata, od kiedy Ignacy Matuszewski wrócił na polską ziemię. Ale tak naprawdę wraca teraz. Wraca jego, nie tylko jego głos, ale to imponujące dzieło. Dzisiaj tak naprawdę przemówi do nas. I ważne, żeby ten człowiek całe życie służący konsekwentnie Polsce, całe życie nie ulegający złudzeniom i fałszywemu optymizmowi. Realista. Ważne, żebyśmy się od niego dzisiaj uczyli działania i myślenia politycznego. Jeszcze jeden wielki powrót, tak ważny dla nas wszystkich, dla Polski. Myślę, wraz z tym powrotem wraca też spory kawałek Polski, tej, o którą on walczył całe życie marzył. No niestety dobry Bóg tak zadecydował, że tak szybko, za szybko odszedł, a tyle było jeszcze do zrobienia. Dla Instytutu Pamięci Narodowej wydanie tej książki, doprowadzenie do tego powrotu było czymś niezwykle istotnym. Myślę, ten tydzień, który mija, jest dla nas bardzo ważny. Można, to jest główny powód, ale kilka dni temu wydaliśmy dziennik Wacława Lipińskiego, a w niedzielę wraca, wprawdzie niewielką broszurą, ale Henryk Glass, kolejna postać zapomniana i usunięta z naszej pamięci przez komunistów. Długo trwał jego powrót, ale dobrze, że wraca. Myślę, że wraz z tym powrotem wraca też jego Polska. Panu profesorowi Cęckiewiczowi serdecznie dziękuję za tą tak potrzebną pracę. Wrócił nam już Tadeusza Kattelbacha, teraz kolejny wielki Ignacy Matuszewski. Kto będzie trzeci? Dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Szanowni Państwo, zapraszam teraz na dyskusję wokół książki, która przeplatana będzie poezją Kazimierza Wierzyńskiego i fragmentami tekstu publicystycznego Jana Lechonia, które odczyta pan Mateusz Drozda. Do stołu prezydialnego zapraszam profesora Sławomira Cęckiewicza, profesora Macieja Urbanowskiego i profesora Supruniuka. Rozmowę przeprowadzi pan Tomasz Zapert. Dobry wieczór wszystkim. Już pan prezes Szarek wspomniał, że 3 lata temu Ignacy Matuszewski wrócił ciałem, wróciły prochy jego do Polski. Natomiast teraz wraca duszą. I zazdroszczę trochę państwu, bo ja już jestem po lekturze tych Himalajów publicystyki, które są zawarte na tych ponad 1000 stron tekstów w opracowaniu pana Sławomira Cęckiewicza, fantastycznym wstępie, esencjonalnym eseju, też Himalaje eseju, tak bym powiedział Sławku. Chciałbym na początek może zapytać, za nami są konterfekty Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, absolutnie medalowych poetów polskich zeszłego stulecia. Nie bez kozery używam tutaj terminologii sportowej, bo Kazimierz Wierzyński był też redaktorem naczelnym Przeglądu Sportowego, a żoną drugą Ignacego Matuszewskiego była nasza pierwsza złota medalistka olimpijska, Halina Konopacka. Chciałbym zapytać, taki rzucić w dyskusji taką myśl. Czy gdyby nie pierwsza wojna światowa, gdyby nie obroty koła historii, to Ignacy Matuszewski nie zająłby się polityką, nie zająłby się publicystyką, nie zająłby się walką, wywiadem, tylko mógłby być towarzyszem po piórze właśnie Lechonia czy Wierzyńskiemu, z którymi był bardzo zaprzyjaźniony, może pan profesor Urbanowski. No to jest oczywiście
Pytanie bardzo ciekawe, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale niewątpliwie ten tom prowokuje do takiego myślenia, co by było gdyby, nie pierwsza wojna światowa w przypadku Matuszewskiego i druga wojna światowa. Oczywiście ta książka rzeczywiście uświadamia mi, że Matuszewski był nie tylko myślicielem politycznym, nie tylko politykiem, ale był też pisarzem, wybitnym pisarzem politycznym. I coś tutaj się wyłączyło. Ale też, no właśnie, że ta... I tym samym wpisywał się w taki... Wpisywał się w taki ważny ciąg w naszej tradycji literackiej, no właśnie świetnych publicystów politycznych. Tutaj Lechoń miał genialną intuicję i też wartą przemyślenia, nazywając Matuszewskiego mochnackim naszej emigracji. A mochnacki to są rzeczywiście szczyty, czy też Himalaje polskiej tradycji właśnie pisarstwa politycznego. I teraz krótkie dwa takie też ważne refleksje związane z tym tomem. Matuszewski był pisarzem politycznym, ten talent polityczny być może zawdzięczał swojemu ojcu, Ignacemu też Matuszewskiemu, który był wybitnym krytykiem literackim, autorem książki, którą omawiam ze studentami na polonistyce słowackiej Nowa Sztuka. Ojciec Ignacego Matuszewskiego znakomicie pokazywał, że modernizm ma źródła w polskim romantyzmie, że polski romantyzm i polski modernizm silnie współbrzmi z kulturą zachodnią. I ten taki okcydentalizm Matuszewskiego juniora, tak wyraźny w jego polityce, być może stamtąd się bierze. I także jego fascynacja literaturą właśnie młodopolską, czyli wyspiańskim, i jego wiersze. To jest odkrycie też dla mnie tego tomu, czyli te początki poetyckie Ignacego Matuszewskiego. I pewnie gdyby nie pierwsza wojna światowa, być może byłoby tak, prawda? Chociaż wyraźnie też widać to Sławomir Cenckiewicz rzeczywiście w swoim znakomitym, także literacko bardzo sugestywnym eseju olbrzymim wprowadzającym pokazuje, jak Ignacy Matuszewski jednak też jak całe to pokolenie młodopolskie, to trzecie właściwie pokolenie młodopolskie, jak od słowa przechodzi do czynu, prawda? Czyli ta fascynacja czynem, aktywizmem jest dla niego bardzo, bardzo znamienna. Więc z jednej strony być może Matuszewski jednak by porzucił mimo wszystko, gdyby nie pierwsza wojna światowa, słowo na rzecz czynu, ale z drugiej strony, jeżeli go widzimy w tej fascynującej konstelacji, czyli Lechoń, Wierzyński, bo to jest to samo pokolenie, urodzeni w latach 90. XX wieku, być może byłby kimś, kto uzupełnia tą plejadę skamandrycką. Być może tutaj te kłopoty z mikrofonem spowodowane są obecnością duchu, bo ojciec Ignacego Matuszewskiego, Ignacy Matuszewski senior, był, no może to za mocne słowo, zwolennikiem ezoteryki, ale jasnowidztwo, chiromancja nie były mu obce. I w ogóle wtedy była moda na coś takiego, prawda? Tak, i to też jest trochę ciekawostka oczywiście, bo no pokazuje to całą taką, myślę, dla nas fascynującą formację intelektualną. Ta książka, tutaj prezes Szarek trochę o tym mówił, o takim rekonstruowaniu czegoś, co można nazwać Atlantydą, takim zaginionym dla nas kontynentem, którego szczątki imponujące próbujemy po 89 roku rekonstruować, odtwarzać. I tutaj Ignacy Matuszewski rzeczywiście, ta taka duchologiczna fascynacja jego ojca jest bardzo ciekawa, bo to jest coś,
Nie przypadkiem tu pojawia się słowacki, właśnie ten mistyczny, nie przypadkiem właśnie są fascynacje tym, co metafizyczne. Ta fascynacja przejdzie na syna, przejdzie na słowackiego, który przecież będzie takim, można powiedzieć, późnym wnukiem też słowackiego. I to wydaje mi się bardzo interesujące. Tutaj też Sławomir Cęckiewicz, ciekawa dla historyka literatury sugestia dotycząca wiersza z Lechonia, z genialnego arcydzieła, jakim jest Karmazynowy poemat. Tam jest wiersz... wyłącznie arcydzieła są, to chyba jedyny przypadek. Tak, i tam jest wiersz właśnie taki duch na sensie, prawda? W którym pojawia się właśnie widmo słowackiego, prawda? I być może ten wiersz no także jakoś w tym klimacie się rodził. Więc jakby zmierzam do tego, generalnie teza jest jakby, wydaje mi się, ta, która jedna z dla mnie z ciekawych, płynąca z tej książki. Znaczy ona pokazuje, jak polska literatura i polska polityka właściwie w XX wieku, ale nie tylko, się ciągle jakby wspomagają, to znaczy, że tutaj w postaci tych poetów, czyli Lechoń, Wierzyński i Matuszewski, polityk, ale właściwie rozdzielanie tutaj polityki i literatury jest bardzo trudne, ale też bardzo ładnie tutaj jest pokazane, jak Matuszewski właściwie wiele zawdzięcza naszym poetom, naszej tradycji romantycznej, ale też pozytywistyczne, i z drugiej strony, jak wiele nasi wybitni poeci zawdzięczali Matuszewskiemu, że właściwie była to taka niezwykła formacja, w której polityka i literatura nie stanowiły jakichś osobnych, odizolowanych od siebie aktywności. Jeszcze może bym teraz pana profesora Supruniuka zapytał o taką sprawę. Ignacy Matuszewski, tak zapamiętałem, tak ex capite trochę powiem państwu, on miał takie powiedzenie, że do literatury doszedł przez czytanie. Najpierw trzeba czytać, potem pisać. A drugie stwierdzenie, w tym eseju Sławomir przywołał, to jest o tym, że nieważne, co się studiuje, ważne, żeby myśleć przy studiowaniu i się dojdzie do odpowiedniej konkluzji. Jak to było z jego wykształceniem? Czy to wojna przerwała? Co spowodowało to, że on miał takie, a nie inne wykształcenie? Czyli nie miał właściwie. Najpierw... Bo był absolwentem szkoły imienia Kujawskiego, który debiutował tutaj, wyjaśnię państwu, wtedy jeszcze jako maturzysta NSP chyba, pod pseudonimem w tym almanachu takich zdolnych gimnazjalistów. No i potem wybuchła wojna, zdaje się. To przerwało plany całej generacji. Najpierw uwaga do tego, o czym mówił mój poprzednik. Porzucił słowo dla czynu, biorąc pod uwagę wielkość tej antologii, którą przygotował profesor Cęckiewicz, a która ustępuje zapewne wielkością tekstów. Przypomnijmy, że nie są zebrane wszystkie teksty, tylko te, które udało się zidentyfikować, a nie jest wykluczone. Jest pewne, że Matuszewski pisał bardzo dużo pod pseudonimami, które są jeszcze do odkrycia. I ogromna część jego dorobku pozostała w maszynopisach, zatem nie była publikowana. Więc biorąc pod uwagę te prawie 2000 stron, to Matuszewski swoim niepisaniem ustępuje chyba tylko Kraszewskiemu i Grzeskiemu. Więc to była formacja faktycznie, dla których słowo miało znaczenie ogromne. Czyn, czy funkcjonowanie w pewnej przestrzeni czynu politycznego, czynu społecznego miało znaczenie ogromne również, ale słowo nie ustępowało. Słowo uzupełniało, czy czasami wyprzedzało to, co chciało się uczynić. To jest właśnie przykład takiej postawy politycznej. Wykształcenie, o które zapytał mnie pan, to jest formacja, to są ludzie urodzeni po 1885, koło roku 90, dla których wykształcenie przede wszystkim to, co wynoszą z domu. Tradycja rodzinna, ten kapitał, ten pancerz, który dostają w domu, spotkania z ludźmi wielkiego formatu, a mogą państwo, przeczytając wstęp do tej antologii, dowiedzieć się, jakiego formatu ludzie odwiedzali mieszkanie Ignacego Matuszewskiego seniora. Zatem uczestniczenie w dyskusjach, możliwość takiego naskórkowego, ale
niesłychanie głębokiego poznawania myśli filozoficznej, myśli literackiej, myśli politycznej, dyskutowania czy uczestniczenia w dyskusji tej formacji ludzi było o wiele istotniejsze, o wiele ważniejsze dla rozwoju osobniczego, dla rozwoju psychicznego, rozwoju politycznego, patriotycznego niż jakiekolwiek wykształcenie, które mogło odbywać się wówczas albo w szkołach austriackich, albo w szkołach pruskich, albo w szkołach rosyjskich. W wypadku Matuszewskiego mówimy tutaj o tej możliwości jednak szkół rosyjskich. Kiedy się prześledzi biografię osób, które mu współczesnych, a miałem przyjemność, nieco mniejszą niż pan profesor, studiowania biografii prezydenta Raczkiewicza, nie tak jednoznacznej postaci, to tamto wykształcenie jest również czymś rwanym, czymś, co nie doprowadza go do tej pozycji, którą w sumie osiąga. To są uniwersytety rosyjskie, ale istotniejsze, znacznie istotniejsze było to, co uzyskał, co dostał od rodziny, nawet w dalekiej Gruzji, ale od rodziny polskiej. Więc wykształcenie nie jest być może najistotniejsze, ale świadomość wagi słowa, świadomość tego, jaką walkę prowadzi się słowem i jak istotne jest to komunikowanie się i z przeciwnikiem, i z osobami, które mogą współtworzyć, współformować, współkształtować rzeczywistość Polski, było dla Matuszewskiego niezwykle istotne. Może oddajmy teraz głos panu Mateuszowi Droździe. Poprosimy go o przeczytanie fragmentu pamiętnika Kazimierza Wierzyńskiego. Kazimierza Wierzyńskiego, który powiedział o Ignacym Matuszewskim: szczyciłem się jego przyjaźnią. Kazimierz Wierzyński, pamiętnik poety. Był to niezwykłej siły i wytrzymałości fizycznej człowiek. Niewysoka krępa bryła, tur ludzki. Pewną niespodziankę w tym atletycznym wyglądzie stanowiły jego bardzo niebieskie, jakby marzycielskie oczy. Podczas wojny ciężko rannego w usta operowano w ten sposób, że ścięto mu podbródek, przez co jego okrągła i niewielka twarz wydawała się jeszcze mniejsza. Nie należał do ludzi łatwych w przyjaźni. Miało się wrażenie, że nie potrzeba mu nikogo. Nie szukał spotkań dla samej przyjemności bycia razem. Nie zwierzał się, ani nie wywnętrzniał. Nie zadawał pytań, ani nie oczekiwał odpowiedzi. Był zamknięty i zdolny do niezwykle intensywnego skupienia. Jeśli czymś się zajął, nie widział poza tym świata i ludzi. Mógł pracować nieskończoną ilość godzin, gdy inni już padali z nóg. Czasem wydawał mi się człowiekiem z kamienia. Matuszewski uwielbiał poezję i przypuszczam, że to znacznie pomagało naszej przyjaźni. Szczególnie gustował w wierszach Lechonia, a gdy ukazał się zbiór Srebrne i Czarne, zaczął te wiersze tłumaczyć na włoski. Po latach mówił mi, że przełożył cały ów cykl i recytował mi z pamięci wiele wyjątków, których jednak nie umiałem osądzić, nie znając włoskiego. Nie wiem, co się z tym przekładem stało. Miał na mnie wielki wpływ, wyzna po latach poeta, dodając odważnie. Czytywałem mu wiersze z przyjemnością i z lękiem. Nic mnie tak nie cieszyło, jak jego uznanie i pochwała. Moi przyjaciele skamandryci podrwiwali ze mnie, że w nim się kocham. Nie byłem od tego daleki. No właśnie, czytając twój Sławomirze wstęp kilkustronicowy do tego monumentalnego dzieła, też miałem wrażenie, że ty pisałeś o Ignacym Matuszewskim, że tak się wyrażę, con amore. Czy to jest twoja ulubiona postać historyczna? Jak to się w ogóle stało, że to jest skandalem, że po 30 latach niepodległości dopiero ta postać powraca publicystycznie? No był fatalny czas dla Polski, przez grzeczność nie podam, kto mówił w latach 90. wybierzmy przyszłość. No ale że jeszcze lata 90. można było dotrzeć do osób, które pewnie znały Ignatego Matuszewskiego. Teraz miałeś już dużo trudniejsze zadanie, selekcjonując te teksty, odnajdując je w jakichś archiwaliach amerykańskich, tak jak to niesamowite odkrycie tej płyty winylowej, z której słuchaliśmy na początku, prawda? Dobry wieczór.
Tak się zastanawiam, co powiedzieć, dlaczego on mnie ujął, ale rzeczywiście ja mam do niego stosunek nie jako historyk, tylko jako Polak, jako człowiek. Nie chcę powiedzieć nabożny, ale na pewno go kocham, tak, ja go kocham. Widzę w nim pewne cienie oczywiście, bo tutaj mi się zawsze włącza to bycie właśnie historykiem, ale on mnie ujął chyba przede wszystkim takim pomysłem na polskość, czy pewnym modelem polskości, który swoją osobą, swoją postawą, swoimi poglądami uosabiał, mianowicie takie połączenie tego, co możemy mówić o, nazywać romantyzmem celów z taką codzienną pracą organiczną, z takim podejściem do spraw najważniejszych, bardzo empirycznym. I tutaj sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć, on kiedyś napisał jeszcze w latach 30., że chciałby dla Polski odzyskać zagubiony skarb zapobiegliwości. Przed czym zapobiegliwości? Przed klęską. I to mnie u niego najbardziej ujmuje, to myślenie, to takie Zbyszewski później to nazwie w 1946 roku czarnowictwo, nazwie czarnowictwem. Patrzenie na polską rzeczywistość bardzo, bym powiedział, pesymistycznie, no bo zawsze ona mogłaby być lepsza, i patrzenie na przyszłość prawie wyłącznie w ciemnych kolorach albo wręcz w czarnych barwach. A to z kolei no, powodowało, że widział dalej niż nie jeden polityk, który jeszcze w 1939 roku, chociaż to jego przyjaciel później na emigracji, Juliusz Łukasiewicz, napisze: Polska jest mocarstwem. I w zasadzie nic nie jest w stanie Polski z tej ścieżki mocarstwowości już strącić. Za kilka miesięcy Polski na mapie nie było. A ten biedny Julek, zresztą po śmierci Matuszewskiego, a później po śmierci swojego chyba największego przyjaciela, kompana politycznego, a też przyjaciela Ignacego Matuszewskiego, Henryka Floyera Reichmana, po prostu odebrał sobie życie, bo uważał, że to już nie ma sensu. I to jest jeden obszar. A drugi to jest, drugi obszar fascynacji to jest próba przewalczenia wady narodowej, która w nas tkwi do dzisiaj, może dzisiaj szczególnie, a która polega na tym, że generalnie Polacy są defetystami. Tak patrzę na ministra Macierewicza, który na mnie z kolei spojrzał teraz i przypominam sobie nasze spory, jak pan minister mi defetyzm zawsze zarzucał, ale to nie do końca był defetyzm, tylko właśnie widzenie przyszłości czy rzeczywistości w odcieniach szarości. A tutaj w przypadku Matuszewskiego chodzi o coś innego, mianowicie on w tych sytuacjach, by wydawało się najgorszych, najbardziej tragicznych w ogóle dla niego osobiście i dla narodu, był w stanie zawsze niczym takich rannych żołnierzy na polu bitewnym poskładać i pociągnąć za sobą i powiedzieć: to nie jest ten moment, kiedy należy konać, tylko należy tym bardziej teraz walczyć. I to jest w nim fascynujące. I jak Państwo przeczytacie tę końcówkę mojego wstępu, to zobaczycie, co się dzieje w momencie, w którym on zbyt szybko w 1946 roku odchodzi. Następuje demobilizacja i w zasadzie upadek całej jego koncepcji politycznej, związanej oczywiście z Polonią amerykańską. I Reichman pisze później taki list do Juliusza Łukasiewicza: wiesz, byłem u generała Sosnkowskiego w tej jego wsi w Arundel w Kanadzie i widzę teraz, że nikt nie jest w stanie Ignacego Matuszewskiego zastąpić, nawet szef, to pseudonim generała Sosnkowskiego. Rzeczywiście nastąpiła tak wielka demobilizacja, że w zasadzie ten Reichman, który był jego jakby najbliższym człowiekiem, najwierniejszym z wiernych, podobnie jak on, niezwykle zaangażowany w działalność już później polonijną, nie tyle emigracyjną właśnie, co polonijną, no uznał po prostu, że gdzieś ten testament Ignacego Matuszewskiego legł w gruzach, że on jest człowiekiem, którego się nie da już
zastąpić. I na pewno to są takie dwa, bym powiedział, podstawowe obszary, które mnie w nim fascynują. Są również inne, tutaj bym mógł wymienić tylko pokrótce, no na przykład to, że był piłsudczykiem, ale jednocześnie widział pewne cienie tego systemu rządów pomajowych po roku 26, już nie mówiąc o tym, co się stało po roku 35. Właśnie te wychylenie literackie, w ogóle tą jego renesansowość jakoś dostrzegłem i ona jest na pewno fascynująca. No może nie chciałbym dzisiaj, żeby polski attaché w jakimś ważnym kraju tłumaczył wiersze, ale na pewno bym chciał, żeby polski żołnierz miał odrobinę więcej horyzontów, nie obrażając oczywiście nikogo, więcej szerszych horyzontów i w tym sensie był podobny troszkę do Ignacego Matuszewskiego. To wspomniałeś, Sławomirze, o tym, że Wacław Zbyszewski wspominał o czarnowictwie Ignacego Matuszewskiego. Mnie uderzyło co innego. Mnie uderzył jego profetyzm, raczej bym to określił. To znaczy on nie tylko przewidział skutki II wojny światowej, nie tylko i przebieg, nie tylko przewidział, że Katyń wiele miesięcy przed tym, co było wiadomo, co się okazało, natomiast też przewidział, że kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej będziemy mówili o nazistowskiej odpowiedzialności za zbrodnie, a nie o niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie. Co panowie o tym sądzą? Czy on rzeczywiście ma takie profetyczne spojrzenie? Jak to wygląda? Tenże sam Wacław Zbyszewski, o którym przed chwilą wspomniano, przytacza w jednym ze swoich esejów rozmowę z Catem Mackiewiczem z 1937 czy 1938 roku. Kłótnia między nimi wybuchła, kto tak naprawdę jest najlepszym nosicielem myśli Piłsudskiego po Piłsudskim. Cat upierał się, że powinien być to człowiek czynu, że rydz Śmigły jest tym człowiekiem czynu, który właściwie może nieść myśl Piłsudskiego. A Zbyszewski mówi nie, może Beck, ale w najlepszym wypadku Matuszewski. Bo trzeba myśleć. I to była ta cecha Matuszewskiego. Historyk, który zagłębia się w biografię Matuszewskiego, ma nie lada problem z tą biografią. Myśmy się przyzwyczaili relatywizować. Nauczono nas, że nie ma postaci zero-jedynkowych, że nie ma postaci wyłącznie dobrych, nie ma postaci wyłącznie złych. Tam, gdzie nie wiemy, nie mamy dokumentów, źródeł, lepiej powiedzieć być może nie wiemy, może nie jest tak dokładnie, jak o tym mówią. A tu człowiek badacz napotyka na postać niemal jednoznacznie pozytywną, jedynkową. I to jest kłopot. Wszystkie jego właściwie teksty, wszystkie przepowiednie, wszystkie uwagi, które poczynił, wszystkie oceny, które odnotował w publikacjach, w kolejnych artykułach, jeśli wierzyć temu, co napisał profesor Cęckiewicz, a wierzmy, świadczą o tym, że nie tylko przewidywał, bo przewidywanie jest czynnością, pewną zdolnością umysłu magicznego, ale tak naprawdę logicznie wnioskował, bo to jest ta cecha, na którą zwrócił uwagę Zbyszewski, mądrość. Logiczne wnioskowanie doprowadziło go do takich, a nie innych wniosków. Logiczne wnioskowanie pozwoliło mu być krytycznym wobec rzeczy, które inni uważali za doskonałe, czy niemal doskonałe, czy właściwe, czy takie, które pomagają Rzeczypospolitej. Był krytykiem tam, gdzie inni nie dostrzegali problemów. I to jest niezwykła cecha. I to nie pozwala jakby na taką prostą ocenę tej osoby. Bo oceniając pozytywnie Matuszewskiego, musimy wszystkie inne osoby, które były jego adwersarzami, nazwać kłamcami, nazwać manipulantami, nazwać osobami niepewnymi tego, co mówią. To jest niezwykle skomplikowane dla historyka i tym większa zasługa autora tej antologii, autora opracowania i tego wstępu, że się z tym zmierzył. Znaczy to pytanie o profetyzm jest takim pytaniem kluczowym, prawda? To znaczy, czy to był profetyzm, czy to było
jednak pewna szkoła politycznego myślenia, bo jeżeli to jest jakiś indywidualny dar proroczy, no to my niczego właściwie się nie nauczymy od Matuszewskiego. Jeżeli to jest jakaś lekcja politycznego myślenia, no to możemy czegoś od Matuszewskiego się uczyć. I pytanie, skąd brała się ta mądrość Matuszewskiego, z jakiej tradycji politycznego myślenia? Czy to jest właśnie tradycja piłsudczykowska, ale właśnie taka niedogmatyczna? Czy tradycja właśnie jakiegoś szczęśliwego splotu romantyzmu i pozytywizmu? To, co Sławomir Cenckiewicz nazywa romantyzmem celów i pozytywizmem środków, prawda? Że tak jak jego ojciec, tak Ignacy Matuszewski potrafił właśnie jakoś szczęśliwie połączyć tę tradycję romantycznego profetyzmu i właśnie takiego pozytywistycznego, zimnego myślenia o Polsce i polityce. Z tym się wiąże kwestia pesymizmu, bo mi jako historyka literatury uderza to, że on właśnie przetłumaczył akurat Srebrne i Czarne, czyli właśnie najbardziej czarny, ciemny tom i Lechonia, i być może jeden z najciemniejszych tomów polskiej poezji XX wieku. I pytanie, czy Matuszewski był w tym swoim profetyzmie Kasandrą, prawda? Czy był takim profetą jednak niewysłuchanym, bo Sławomir Cenckiewicz rzeczywiście mówi o właściwie o takim tragizmie trochę Matuszewskiego, który umiera w wieku 55 lat, a więc właściwie teraz sobie to uzmysłowiłem, ma niemal tyle samo lat, co ja teraz. I nie ma uczniów, tak? Znaczy, czy stworzył jakąś szkołę? To wszystko jakby się rozpada po jego śmierci. Dlaczego Matuszewski nie został wysłuchany? Czy to jakby błąd Matuszewskiego, czy też to jest właśnie też jakaś lekcja, która płynie z lektury tej biografii, tych tekstów? I pytanie, które ja pozwalam sobie postawić właśnie trochę w analogii tego pierwszego Sławomira Cenckiewiczowi, to znaczy, co by było dalej, gdyby Matuszewski nie umarł w 1946 roku, jak czytamy z przepracowania, z lekceważenia pewnych oznak, które mówiły zwolnij, przestań, musisz chwilę odpocząć. Matuszewski nie potrafił właśnie tego właśnie słowa i czynu, prawda, jakby porzucić. A przecież można sobie wyobrazić, że nawet jest rok, nie wiem, 80, Matuszewski ma 89 lat i ciągle coś nam jeszcze chce powiedzieć. Czy taka wizja jest możliwa? To są pytania, które jakby mnóstwo pytań ciekawych, przynajmniej dla mnie ta książka i ten wstęp budzi. To świetnie. A teraz może przeniesiemy się w czasie i przestrzeni. Poprosimy pana Mateusza Drozda o przeczytanie fragmentu wiersza Kazimierza Wierzyńskiego Wiosna w Rzymie. Kazimierz Wierzyński, Wiosna w Rzymie. Ignacemu Matuszewskiemu. Kto ci pozwolił rozkwitnąć, przeniknąć do tego miasta, objąć je falą gorącą i natchnąć je karnawałem, kurzem jak brodą dostojną twarz apostoła porasta? Aż wstydzą mnie te mimozy, które dziś rano widziałem. Po co mu bram twych wysokich tylekroć milczący stawał? O miasto, z którym nie można na zawsze nigdy się rozstać. Natchniony winem upalnem, jak twój szaleje karnawał, pobity wiekami konam, jak twoja kamienna postać. Wiosna w Rzymie nie bez powodu została tutaj przytoczona, ponieważ Ignacy Matuszewski w latach 20. pełnił misję dyplomatyczną w Wiecznym Mieście. Czy to była synekura? Jak to się stało? Bo on po wojnie bolszewickiej został bardzo wysoko oceniony przez Józefa Piłsudskiego. Piłsudski stwierdził, że Polska od 300 lat nie miała dzięki niemu tak świetnego wywiadu, że wiedzieliśmy więcej o przeciwnikach niż przeciwnicy o nas. Czy to zadecydowały jakieś intrygi kamaryli przy Piłsudskim, czy z czego to... Są różne chyba hipotezy na ten temat, prawda?
Właśnie, to jest ciekawe, a zarazem charakterystyczne dla Matuszewskiego, że Matuszewski zyskiwał dobre opinie jakby poza, że tak powiem, konfesją piłsudczyków. Pewnie pomagała mu w tym przeszłość, bo był piłsudczykiem nie z pierwszej brygady, tylko z pierwszego korpusu polskiego Dowbór Muśnickiego, którego wprawdzie chciał, że tak powiem, politycznie zasztyletować w 18 roku. Niemniej jednak był żołnierzem armii rosyjskiej od roku 1914 do 1918 roku. To jest też ciekawe, że właśnie człowiek z armii rosyjskiej decyzją marszałka Piłsudskiego, no jeszcze wtedy nie marszałka, ale naczelnika państwa, w jakimś sensie wyżej, został szefem biura wywiadowczego już w grudniu 18 roku i zastępcą szefa oddziału drugiego pułkownika, później generała Józefa Rybaka. Ale właśnie te jego związki z ludźmi różnych, bym powiedział, z różnych stron powodowały, że między innymi po odejściu no, w stan, powiedzmy, politycznej hibernacji przez Piłsudskiego i wielu też Piłsudczyków przy tej okazji padło no, ofiarą, bym powiedział, czystek. Matuszewski ofiarą takich czystek nie był i został wprawdzie zdjęty ze stanowiska szefa oddziału drugiego, no ale do 26 roku był attaché wojskowym we Włoszech, przy ambasadzie RP w Rzymie. Stanisław Haller, generał Stanisław Haller w opiniach, w jednej z opinii o pułkowniku Matuszewskim napisał, że jego talenty przewyższały zakres obowiązków i aktywności w Rzymie i w zasadzie nie była to placówka, która była w stanie wykrzesać z Matuszewskiego wszystkie jego talenty. Pewnie stąd ten czas na przekłady wierszy i przyjazdy kolegów. Był u niego Wierzyński, był u niego Lechoń. Chyba czasem bywał również w kraju w międzyczasie, na przykład w 26 roku, 12 maja, chociaż to może być oczywiście efekt jakiegoś spisku. Jest wprawdzie jedno tylko źródło na ten temat, pamiętnik Zygmunta Nagórskiego, ale wiemy z niego, że 12 maja 26 roku, czyli w dniu zamachu majowego, Matuszewski był w Warszawie formalnie jako attaché wojskowy w Rzymie. W każdym razie później, kiedy Matuszewski odchodzi z wojska, a po roku 31, a zwłaszcza po 35 roku jest w zasadzie zmarginalizowany, pojawiają się takie głosy jeszcze za życia marszałka Piłsudskiego, że marszałek Piłsudski miał mu za złe, że miał dobre relacje z Sikorskim w czasie, kiedy Sikorski był premierem po 22 roku, że utrzymywał po prostu z niepiłsudczykami kontakty. No oczywiście po części to były śmieszne zarzuty, no bo w końcu był oficerem w czynnej służbie, więc no musiał z czynnikami politycznymi i swoimi przełożonymi w wojsku kontakty utrzymywać, tym bardziej, że pełnił różne funkcje. No niemniej jednak takie zarzuty się pojawiały. Ale oczywiście był piłsudczykiem, ale jak to powiedział Zbyszewski, nie takim zawsze na baczność przed nawet komendantem, a tym bardziej przed jego naśladowcami. Zbyszewski napisze później, że był kanciasty i że w ogóle nie pasował do tego pejzażu tych pułkowników, którzy tak czapkowali we wszystkim komendantowi. Ale też trzeba jakby dla prawdy powiedzieć, że no, Matuszewski był związany środowiskowo z piłsudczykami, bym powiedział, starej daty. Takimi jak Kazimierz Świtalski, Aleksander Prystor, Walery Sławek, generał Sosnkowski. Wszyscy oni, może poza Walerym Sławkiem, zauważcie państwo, mieli trochę swoje zdanie. I w zasadzie wszyscy oni po 35 roku wylądowali na marginesie polityki. I nie jest to przypadkiem, że młodszy od nich Ignacy Matuszewski był z nimi, chociaż pewnie nie ma czasu o tym teraz opowiadać, miał do nich szereg pretensji, że nie są tak decyzyjni jak on, bo on uważał, że ta władza po śmierci marszałka Piłsudskiego
tej grupie nie tylko się należała, ale że była ona na wyciągnięcie ręki, tylko ich pasywizm spowodował, że ta władza wpadła w ręce ostatecznie Mościckiego, Śmigłego, do której to do tego duetu później dołączył Beck, nad czym on bardzo ubolewał, i w jakimś sensie Bogusław Miedziński. No i ubolewał też, że dołączył Eugeniusz Kwiatkowski do nich. To trzeba dodać. Kwiatkowskiego nie znosił, trzeba to sobie powiedzieć. Ja wiem, że on jest teraz bardzo hołubiony z różnych przyczyn, ale Matuszewski po prostu miał poglądy nowoczesne, za nowoczesne jak na lata 30. czy lata 20. Lata 30. tutaj myślę głównie o tym. Mianowicie, no, jeśli mógłbym, tak kiedyś powiedziałem na jednym z wykładów, w skrócie powiedzieć, jakie poglądy ekonomiczne miał Matuszewski, to bym powiedział, Matuszewski był polskim Miltonem Friedmanem. Rzeczywiście miał takie po prostu poglądy w latach 30., no co, jak powiedziałem, nie przystawało w ogóle do epoki. W zasadzie nie było żadnego kraju, żadnego państwa na świecie, gdzie doktryna liberalna w taki czy inny sposób byłaby doktryną ekonomiczną obowiązującą. On zwalczał etatyzm. No dzisiaj się chlubimy na przykład z Centralnego Okręgu Przemysłowego. No on to bardzo zwalczał. On to zwalczał, bo uważał, tu się nie mylił, to jest bardzo ciekawe. Udowadniał to nawet, że Centralny Okręg Przemysłowy został stworzony nie po to, żeby dozbroić polską armię, tylko po to, żeby mógł produkować wprawdzie broń, ale głównie na eksport, po to, żeby łatać różnego typu niedobory budżetowe, które w tej etatystycznej polityce Kwiatkowskiego są znaczące. Napisał nawet taki anonimowy tekst, to jest a propos tego, co mówił pan profesor Supruniuk, tekstów niepodpisanych, tekstów anonimowych albo tekstów pod pseudonimami, chociaż te pod pseudonimami starałem się tutaj wydobyć z różnych czasopism, ale napisał w 1939 roku też znamienne, na łamach słowa Wileńskiego, tekst o tym, że trzeba polską armię dozbroić. Nie należy po prostu wysyłać dalej tej broni do Francji, bo to my jesteśmy tutaj śmiertelnie zagrożeni. No ale to już był głos wołającego na puszczy. Po prostu to już był, to już nie miało żadnego po prostu znaczenia. No taki był. W 1928 roku Ignacy Matuszewski zawiera drugi związek małżeński w Rzymie, właśnie poślubia Halinę Konopacką. Świadkiem jest Kazimierz Wierzyński tego ślubu. No i powraca potem do Polski, piastuje funkcję redaktora naczelnego czołowego pisma Piłsudczykowskiego. Zostaje potem z niej zwolniony. Nie, no jeszcze w międzyczasie był dyrektorem administracyjnym MSZ. Właśnie zauważcie państwo, no człowiek, który był szefem wywiadu w wojnie 20 roku, potem atasze, no później zostaje dyrektorem administracyjnym MSZ. No oczywiście jak się czyta, czym się ten dyrektor administracyjny MSZ zajmował, no to ktoś może powiedzieć, o, to poważna figura, tam szyfry miał w swoich kompetencjach, odchudził trochę personel, zdyscyplinował finanse MSZ-u, ale to nie były funkcje jakby dla niego. Później jest jeszcze ministrem pełnomocnym w Budapeszcie, ale to też nie była funkcja jakby dla niego. I powiem coś kontrowersyjnego. Tutaj z kolei siedzi profesor Andrzej Zybertowicz, który słusznie zwalcza taką niemoc polską polegającą na tym, że jak się kogoś zapytamy, a kim ty byś chciał być, wziąłbyś jakieś ministerstwo, czyli zwalcza jakby ten brak odpowiedzialności za wzięcie właśnie jakiegoś, czy właśnie inaczej. Właśnie za wzięcie jakiegoś ciężaru, jakiejś odpowiedzialności za jakiś odcinek pracy państwowej, to Matuszewski zupełnie tej wady w sobie nie miał. Jak go ktoś zapytał, a kim ty byś chciał być? No, ja mogę być ministrem skarbu, mogę być ministrem spraw zagranicznych, albo mogę być premierem. Nie miał w ogóle z tym żadnego kłopotu. No tylko, że jak powiedział kiedyś Zbyszewski, jemu tej sceny nikt nie chciał dać. Jak nawet został na 2 lata niecałe ministrem skarbu, tak naprawdę nawet nie został ministrem skarbu, tylko kierownikiem resortu, kierownikiem właśnie, ministerstwa skarbu. To zresztą podkreślał, że on jest tylko kierownikiem, tak. Bo tylko na pewien odcinek reform, które miał w głowie, dostał zgodę marszałka Piłsudskiego, stąd nie chciał jakby w pełni brać odpowiedzialności za całość polityki ekonomicznej, stąd ten kierownik.
No ale to było wszystko, co mu druga RP, za przeproszeniem, była w stanie zaoferować. Dopiero latem, chyba późnym 1939 roku były jakieś plany wobec niego, ale to już było... No tak, ale to już się Polska paliła, to już w sierpniu, któregoś tam końcowego sierpnia, wspomniany tutaj przez pana prezesa Szarka, wspaniały człowiek, z którym Matuszewski miał luźne kontakty przed rokiem, przed wrześniem 39, potem bardziej zażyłe w okresie II wojny światowej, konspiracyjne, czyli podpułkownik Lipiński, Wacław Lipiński, pseudonim Socha, no to on mu w imieniu Śmigłego, no bo to rydzowiec, że tak powiem, w sierpniu 39 roku, jak już się wszystko waliło, zaproponował jakby całość polityki propagandowej państwa. No ale Matuszewski postawił warunki, w sumie proste, takie łatwe do spełnienia. Przywróćcie mnie do wojska, ubierzcie w mundur i dajcie realną władzę. To ja chociaż w tej katastrofie po prostu jakoś pokieruję tą propagandą i może nie tylko propagandą, a kiedy zwrotna odpowiedź była taka, że nawet tego nie są w stanie mu dać, chociaż chcieliby, żeby był z nimi, no to machnął ręką, no w dzienniku Lipiński o tym pisze, że po prostu powiedział, nie chce mieć nic ze Składkowskim i tym rządem wspólnego. A mimo tego, kiedy już się Polska zawaliła, to zauważcie państwo, no wziął na siebie odpowiedzialność za wywóz złota już po przekroczeniu tego transportu przez granicę Polski z Rumunią. Zanim dojdziemy do najintensywniejszego okresu aktywności Ignacego Matuszewskiego, bo 7 ostatnich lat jego życia to była tytaniczna praca, to byśmy poprosili pana Mateusza Drozda o przeczytania fragmentu tekstu Jana Lechonia Mochnacki, Naszej emigracji. Jan Lechoń, Mochnacki naszej emigracji. Na jego pismach przyszłość uczyć się będzie, czego nie należało robić, czemu nie należało ufać i co i jak powinni Polacy na emigracji uczynić, aby zapobiec nieszczęściom, które Polskę dotknęły, albo rozmiar ich umniejszyć, albo zawczasu do nich się przygotować. Ignacy Matuszewski był mochnackim emigracji powrześniowej. Jak Mochnacki cierpiał straszliwie, wiedząc na pewno, że on ma rację, że on wie, co należy i widząc, jak rady jego były lekceważone, podejrzewane i zniesławiane najczystsze jego zamiary. Jak Mochnacki pisał on pod rytm wzburzonego i zrozpaczonego narodową klęską serca, aż do ostatniego tego serca uderzenia, uderzenia dla Polski, dla Polaków. Ale już dzisiaj i właśnie dzisiaj Matuszewski może i powinien być przykładem i sztandarem. To, co on uczynił, uczynił bowiem poza wygodnymi drogami, którymi iść mogli oficjalni przywódcy emigracji. W czasie honorów, aeroplanów i subwencji Matuszewski działał już jak wygnaniec, zostawiony samemu sobie. Działał, że tego patetycznego słowa użyjemy, jako pielgrzym wolności. Jego dzieło, wciąż i na zawsze żywe, dowiodło, że niewygodni podróżnicy wolności, ale on, pielgrzym, miał rację. I dlatego to dzieło powinno być drogowskazem dla nas wszystkich, którzy jesteśmy już tylko pielgrzymami. Powinno nas uczyć, co może uczynić pielgrzym, co można zdziałać samą myślą, samym poświęceniem, samą miłością. Rok 39 to już wspomniana eskapada polskiego skarbu narodowego, polskiego złota. Kilkutygodniowa przez Bałkany, Bliski Wschód, w końcu do Francji szczęśliwie dotarł skarb narodowy. No i wydawałoby się, że Władysław Sikorski przyjmie Matuszewskiego z otwartymi ramionami. Przecież byli w niezłych relacjach w latach 20. Matuszewski też mógł się czuć przed Piłsudczyków troszkę odsunięty. Więc wydawało się, że taka osoba się przyda. Tymczasem wręcz przeciwnie, padły oskarżenia pod jego adresem. No to jest w ogóle, to mnie bardzo zmroziło, czytając te fragmenty, o których tutaj przywołujesz. Bardzo przykra sprawa. Jak to się stało? No, nie mieści to się w głowie po prostu dla mnie. Jak to się stało, to ja do końca nie wiem. Ja mogę tylko w skrócie państwu to jakoś przybliżyć, bo rzeczywiście jest tak, że
z Sikorskim, jak już żeśmy wspomnieli, nawet w latach 20. Matuszewski miał poprawne relacje, poprawne stosunki. I niedawno opublikowane dwa tomy tak zwanego dziennika czynności naczelnego wodza Sikorskiego właśnie z tego okresu francuskiego, 39-40, no pokazują, że Matuszewski wielokrotnie bywał u Sikorskiego. Ten dziennik czynności jest nietypowym źródłem, z którego mało co wynika poza taką statystyką spotkań i z kim się wódz naczelny spotkał i ewentualnie ile trwało spotkanie i kto towarzyszył. No ale jednak tych spotkań było wiele. Proszę też sobie wyobrazić, że piękna mowa Sikorskiego do kraju, to jest chyba luty 40 roku, do walczącego kraju już. Piękna mowa, dlatego że ona stosuje pewien symetryzm w stosunku do obu okupacji, do obu okupantów. Sikorski mówi, że Polska jest w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim i z Niemcami. Stawia to na tej samej płaszczyźnie, że ten tekst napisał mu Ignacy Matuszewski. To znaczy, że relacje musiały być bliskie. Natomiast jednocześnie ci wszyscy intryganci, pewnie agenci różnych służb wokół Sikorskiego, no zdecydowali się na pewną intrygę, to znaczy oczywiście sam Sikorski dał temu błogosławieństwo, bo Sikorski miał taką taktykę czy taką praktykę funkcjonowania w polityce, że nawet jak ktoś jest dla niego miły, to trzeba na niego znaleźć jakieś haki i tutaj ci krewcy, jego współpracownicy w rodzaju Stanisława Kota, Henryka Strasburgera jakby wszczęli śledztwo związane z okolicznościami wywozu złota z Polski pod kątem tego, czy aby Ignacy Matuszewski nie przywłaszczył sobie części tego narodowego skarbu. No i tam były rzeczywiście straszne historie, już takie pokazujące jakby najniższy poziom, bym powiedział, partykularne takie polityki, czy polskiej polityki, polskich wad. Tam rozliczano jakieś proszki na głowę dla pani Reichmanowej, a w ogóle dlaczego pani Zofia Reichman została zabrana przez Matuszewskiego, bo przy okazji Matuszewski zabrał ileś osób po prostu do tego transportu, czy tragarze w Turcji, którzy musieli znieść ten polskie złoto ze statku na ląd, nie dostali przypadkiem za wysokiej opłaty. No śmieszne w gruncie rzeczy zarzuty, no niemniej jednak one jakby ustawiły Matuszewskiego w takiej sytuacji, dzisiaj byśmy powiedzieli, grillowania politycznego, takiego czyśćca politycznego. I on nie bardzo wiedział jakby, jaki jest jego status. Do wojska nie chcieli go przyjąć, było jakieś śledztwo, mówiono mu o tym, że będą zarzuty prokuratorskie. No później jakby wybuchła wojna niemiecko-francuska i on się ewakuował z kolei do Hiszpanii, a później do Portugalii na już takim, skracając bardzo, już takim momentem przełomowym, gdzie on powiedział, że on po prostu w gruncie rzeczy Sikorskiego nie akceptuje w jakikolwiek sposób i zarzucał mu zdradę, jest układ lipcowy, Sikorski-Majski, czy układ ze Stalinem, i on wówczas napisał ten najważniejszy tekst, to w ogóle ta cała książka to jest, wiecie państwo, jakby podporządkowana temu jednemu tekstowi, Wola Polski. To jest po prostu najwspanialszy polityczny tekst to napisany. To jest tekst kanonu polskiej polityki. Tak? Bo to jest tekst kanoniczny, tak. Kanoniczny. Ten tekst napisał Matuszewski w sierpniu 1941 roku w Lizbonie. Wysłał do Londynu, do Wiadomości Polskich, do Gryzewskiego. Wysłał go pod tytułem Mała Polska. Zygmunt Nowakowski wpadł na genialny pomysł, zmienił tytuł na Wola Polski. I to jest tekst też profetyczny, bo opisujący właśnie, on został opublikowany w październiku 1941 roku, opisujący cyniczną, wieloletnią, a nawet wielodziesięcioletnią politykę brytyjską wobec sprawy polskiej i przewidujący, że jakby tą sytuację, w momencie, w którym bez żadnych warunków Sowieci zostaną przyjęci na równych prawach jako aliant, Zachód w postaci Wielkiej Brytanii, a później Stanów Zjednoczonych, ale głównym tutaj obiektem oskarżenia jest Wielka Brytania, zapłaci Polską właśnie Związkowi Sowieckiemu. I o tym jest ten tekst.
Także jak on wsiadał na statek z Haliną Konopacką i żegnał się, to Kordian Zamorski, generał Kordian Zamorski zapisał w swoim dzienniku właśnie jak z tego pożegnania, że Matuszewski powiedział, jak skończy się kiedyś ta wojna, to będziecie bardziej nienawidzili Anglików niż Niemców. I w jakimś sensie tak się stało. Czy on zdecydował się na przepłynięcie Atlantyku do Stanów, a nie przyjazd do Wielkiej Brytanii, dlatego że sądził, że Ameryka będzie miała inny stosunek do Polski? Nie spodziewał się, że będzie taka skala infiltracji komunistycznej w Stanach Zjednoczonych, ale chciałem jeszcze zapytać też o pana może Urbanowskiego, profesora. Dotarłszy do Stanów Zjednoczonych, przebywa tam też Lechoń, przebywa tam też Wierzyński, ale przebywa tam też Julian Tuwim. I jaka tu jest relacja między nimi? No, Tuwim, Wierzyński, Lechoń, Skamandryci, co prawda, i Józef Witlin jeszcze z Uli Ziemi. Mhm. Relacje już pod koniec lat 30. były trochę odległe między nimi, ale do zerwania doszło dopiero w 1942 roku, prawda? W 1942 roku, tak. To jest list Lechonia, w którym on zdecydowanie zrywa już swoje relacje z Tuwimem. Oburzony Tuwimem, który podpisuje czy sygnuje jeden z listów, stawiając się obok zwolenników Związku Sowieckiego. Tutaj to jest ta granica, którą zdaniem Lechonia Tuwim nie powinien był przekroczyć, a przekracza. I tutaj stosunek do Rosji, do Związku Sowieckiego, z jednej strony taki bardzo życzliwy czy wręcz entuzjastyczny Tuwima, ale także Słonimskiego. A z drugiej strony taki stosunek trzeźwy, sceptyczny, wręcz wrogi Lechonia i Wierzyńskiego, jest tym jednym z elementów, który decyduje o tym zerwaniu. Drugim jest ocena II Rzeczpospolitej, bo Tuwim publikuje wówczas fragmenty Kwiatów Polskich, których zdecydowanie krytycznie pisze o II Rzeczpospolitej, oskarżając ją o najgorsze rzeczy, wręcz o sprzyjanie faszyzmowi, prawda, i rozmaite tego rodzaju sprawy. I to też oburza Lechonia i doprowadza do właściwie zerwania, które zaczyna się. Ten proces oczywiście rzeczywiście ma początek gdzieś już po zamachu majowym. To środowisko się coraz bardziej oddala. Tak, a to są wstrząsające jednak we wstępie te fragmenty dziennika Streichera, gdzie Streicher relacjonuje swoją rozmowę z Lechoniem, tak. I Lechoń bardzo mocno, dosadnie, niezwykle, ale też jak mnie się wydaje, trzeźwo ocenia postawę Tuwima i tłumaczy, i naiwność z jednej strony Tuwima, tutaj właśnie ten romantyczny Lechoń okazuje się bardzo twardo stąpającym po ziemi politykiem, nie mającym złudzeń, co Rosja robi i co zrobi w Polsce, co Związek Sowiecki zrobi w Polsce, czym jest bolszewizm. Więc to jest ten moment rzeczywiście kluczowy. Dopowiem jeszcze do tego, co mówił Sławomir Cęckiewicz o Matuszewskim, poniekąd o Wierzyńskim i Lechoniu, też o takiej tragicznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, bo oni i tej sprawie brytyjskiej, bo oni widzą w II wojnie jednak walkę o wolność, są pielgrzymami wolności, tak, ale wolności nie tylko polskiej, ale widzą to, co robią Polacy, że to jest walka o wolność Zachodu, prawda, że to jest taka walka cywilizacyjna i z pozycji z jednej strony takich zachodniofilskich, powiedzmy, tę wojnę obserwują, a też zdecydowanie wrogich właśnie Związkowi Sowieckiemu. I z drugiej strony są przez ten Zachód, widzą, że Zachód zdradza te pryncypia, tę walkę. I też tutaj jest jednak wstrząsające jest to, że w Stanach Zjednoczonych Matuszewski, ale także Lechoń są inwigilowani przez tajne służby amerykańskie. Przez kilka lat. Tak, więc to jest też coś, co jest takim poruszającym fragmentem i tej biografii, i tej
i tych losów, o których my się dowiadujemy z tej książki, bo to jest książka o Matuszewskim, ale też dzięki wstępowi, no także o Lechoniu i Wierzyńskim. I w ogóle o całej tej elicie polonijnej, bo Matuszewski, walcząc o sprawę polską, jedynym orężem, jakim dysponował wówczas, czyli piórem, bardzo aktywizował tę Polonię. Tutaj nie wiedziałem o tym, że on był współtwórcą Kongresu Polonii Amerykańskiej, niezwykle organizacji wpływowej, do dziś bardzo, bardzo mocnej, prawda? Ale równocześnie to niesamowite, jak oni byli mocno atakowani. No, byli nazywani faszystami, nazistami, antysemitami. No właśnie przez tęże część tej Polonii. Ja sobie nie zdawałem sprawy jakby o skali infiltracji tego środowiska przez agenturę sowiecką. Tam się pojawiają no, takie nazwiska jak Alexander Herz, prawda? I rzeczywiście skala ataków na Matuszewskiego, ale także Lechonia czy Wierzyńskiego, no nie uświadamiałem sobie tego i to też pokazuje to w jakimś sensie, że nic nowego pod słońcem, jeżeli chodzi o pewne postawy, pewne poglądy, że one jednak no, są zwalczane, były zwalczane w niezmieniający się sposób. To także taka trochę lekcja smutna z tej książki. Mhm. Właśnie profesora Supruniuka bym chciał jeszcze, żeby dopowiedział, czy to, że Wierzyński jako no, jeden z nielicznych apelował, że widział zagrożenie cywilizacji zachodniej wtedy już w latach 40., widział, że ten stopień infiltracji Stanów może doprowadzić do krachu tego państwa i do krachu naszego świata. Wierzyński? Przepraszam, Matuszewski oczywiście. Matuszewski, Wierzyński, Wierzyński też, ale Matuszewski bardzo. To prawda. Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zapytał pan, dlaczego Matuszewski wyjechał do Stanów Zjednoczonych. A nie do Wielkiej Brytanii właśnie. A nie do Wielkiej Brytanii. W mojej opinii to był przypadek tak naprawdę. Nie dostał żadnego polecenia, gdzie i w jakim celu ma Francję opuścić. Złoto oddał rządowi polskiemu. Miał świadomość, gorzką świadomość, że ten rząd to złoto zmarnował. Że cały jego trud, cały jego wysiłek, poświęcenie jego i grupy osób tak naprawdę jest zmarnowane. Nie miał siły zrobić tego, co na przykład zrobił Streicher, to znaczy załadować te arrasy uratowane z Wawelu tego szczerbca na pierwszy statek, który opuszczał Francję i pilnować, siedzieć na tym przez całą drogę, żeby tego nie rozkradziono. To jednak były wagony złota, prawda, już w tym czasie zdeponowane w banku francuskim. Zatem wydaje mi się, że przekraczając granicę francusko-hiszpańską, on przekraczał z zamiarem wyjechania do Wielkiej Brytanii. Tylko tam czuł się potrzebny. Były tam wiadomości, czy właściwie miał świadomość tego, że tam wyjeżdżają wiadomości polskie, na których życzliwość, na których łamy mógł liczyć. To było najważniejsze czasopismo ówczesnej emigracji, najbardziej opiniotwórcze. Tekst, o którym wspominał pan profesor, czyli Wola Polski, ukazuje się nigdzie indziej, ale w wiadomościach polskich. Bo Grydzewski ma odwagę. Grydzewski jest jedną z nielicznych osób, ale to z tego kręgu właśnie Skamandra. To oczywiście. Ten tekst, w konsekwencji późniejsze teksty jeszcze Zygmunta Nowakowskiego o Katyniu powodują likwidację wiadomości w 1944 roku. Ale jakby tą lawinę zapoczątkował właśnie tekst Matuszewskiego. Więc miał zamiar jechać do Wielkiej Brytanii. I te pół roku, które przesiedział w więzieniu w areszcie hiszpańskim, wydarzenia, które mógł obserwować, bo dzięki żonie, która nie była jednak w areszcie, mógł także czytać polską prasę emigracyjną. To w gruncie rzeczy spowodowało, że zmienił decyzję. Z Portugalii można było płynąć albo do Wielkiej Brytanii, albo do Ameryki. On wybrał Amerykę. Wybrał świadomie. Już wtedy wybrał świadomie. Im dalej od Sikorskiego, im dalej od tego rządu, którego już nie tolerował, którego decyzji już nie tolerował, tym większą miał możliwość jakiegokolwiek wpływania na losy Rzeczypospolitej. Wciąż żył w przeświadczeniu, że Polska jest podmiotem polityki międzynarodowej. To się powoli zmieniało, ale w jego opinii wciąż rząd polski, wciąż Sikorski, także Raczkiewicz,
który go zawodzi, mają wpływ na to, co będzie działo się z Rzeczypospolitą. O tym mógł mówić z Ameryki, nie w Wielkiej Brytanii. To może teraz byśmy poprosili pana Mateusza Drozda o fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego Via Appia. Kazimierz Wierzyński, Via Appia. Zapalił się świat. Bijemy się o cały świat. Biją się polskie pułki o Nikę Samotracką, o stare ateńskie zaułki, o tysiące minionych lat, o Akropol i Kapitol, o Grecję i Rzym uderza ułańskie kopyto. Artyleryjski dym. To my, żołnierze nowych tysięcy lat. To nasza krew się przetapia, to nasz obrończy marsz na Via Appia. A jeśli by który padł, niechby jak kamień zarósł i wiecznie trwał ostrolicy, niezłomny, civis romanus, głaz na granicy. Czyli właśnie obrona naszej cywilizacji, no, skala infiltracji komunistycznej nie tylko środowisk polonijnych, ale w ogóle polityki amerykańskiej. Przecież Harry Hopkins, Alger Hiss, tam była cała masa na sznurku sowieckim, na sznurku Moskwy. Takim dodatkowym walorem, Sławku, twojej książki, twojej, mówię o wspaniałym wstępie, jest to, że no nie miałem nigdy wątpliwości, że Joseph McCarthy, senator, jest postacią pozytywną, jest postacią zdemonizowaną. Natomiast no, on był amerykańskim patriotą wielkim, likwidując te jaczejki komunistyczne w postaci Rosenbergów et consortes, prawda? To już temat na inną właśnie, pewnie dyskusję. Tak, ale ten wiersz Via Appia Kazimierza Wierzyńskiego jest, no, chyba najważniejszy wiersz, tak, Wierzyńskiego, przynajmniej dla mnie, w ogóle na pewno z emigracyjnych najważniejszy, kiedyś jego żona Halina powiedziała, że to był, że sam Kazimierz Wierzyński uważa, że to jest najważniejszy wiersz. Zresztą ja o tym... To był też przywiązany na rozwiązanie Armii Krajowej do wiersza mocno. No tak, ale to jest wiersz napisany w Paryżu, być może nawet, no bo oni razem mieszkali, byście państwo powiedzieli, że Matuszewscy i Wierzyńscy mieszkali razem na przełomie 39 i 40 roku w Paryżu. I to jest wiersz, najważniejszy wiersz Wierzyńskiego dla Matuszewskiego. To jest wiersz, który przewija się w kilku bardzo poważnych politycznych tekstach Ignacego Matuszewskiego. Dlaczego? Dlatego, że Matuszewski uważał, że to jest wiersz, który oddaje istotę tej wojny i istotę roli Polski. Polski jako no takiej ostatniej reduty przed obroną broniącej cywilizacji łacińskiej, cywilizacji europejskiej, przed barbarzyństwem niemieckim i barbarzyństwem sowieckim. I nie da się zrozumieć Matuszewskiego postawy politycznej bez w jakimś sensie zrozumienia i przeczytania tego wiersza. Bo moment, w którym cały wolny świat, który Matuszewski definiuje jako część cywilizacji Zachodu, uznaje, że barbarzyństwo Związku Sowieckiego to nie było barbarzyństwo i że Związek Sowiecki jest takim samym dobrym koalicjantem jak cały wolny świat, to jest dla Matuszewskiego po prostu rzecz horrendalna, nie do przyjęcia. I jak ty się pytasz o tą inwigilację, to dokładnie ta postawa spowodowała to uderzenie w Matuszewskiego przez administrację amerykańską, przez FBI. To wszystko było skoordynowane z Moskwą, z Londynem, z rządem polskim na uchodźstwie. Oni się wszyscy na niego rzucili, dlatego że on, oczywiście wszyscy mieli różne interesy, ale generalnie nawet przedstawiciel polskiego rządu mówi do Amerykanów na spotkaniu 15 grudnia 1942 roku w Departamencie Sprawiedliwości, że tego Matuszewskiego musicie wy, Amerykanie, zwalczać, dlatego że on zwalcza Związek Sowiecki, a to jest nasz sojusznik i wasz sojusznik. I nie możemy do tego doprowadzić, że tutaj będzie hasał taki jegomość, który zbuduje jakąś wielką płaszczyznę polityczną, nie tylko polonijną, nie tylko polską, dla akcji antysowieckiej.
I to jest fenomenalne, tak jak tutaj profesor Supruniuk mówi, że jego teksty były publikowane w Londynie, ale były też publikowane w kraju, w Warszawie. Wola Polski miała 2 lub 3 wydania. Te teksty były wszędzie, były w drugim korpusie, jeszcze w czasie, kiedy armia Andersa była w Związku Sowieckim, później na Bliskim Wschodzie. I co ci Amerykanie w tych rozmowach z Rettingerem, który na ten temat z nimi rozmawiał, a później to już sami to prowadzą. Oni mówią o tym, że trzeba obłożyć go pewnym takim embargiem korespondencyjnym, żeby te teksty tam nie docierały. Oczywiście mieli z tym kłopot, bo to nie Matuszewski szedł na pocztę i wysyłał tą pocztę, tylko no, tych Polaków działających, że tak powiem, na tej płaszczyźnie stworzonej przez Matuszewskiego było wielu. I on się, że tak powiem, takimi sprawami technicznymi nie zajmował. No niemniej jednak próbują lustrować korespondencję całego środowiska po to, żeby te teksty nie docierały, antysowieckie teksty nie docierały do Europy, a tym bardziej do wojska walczącego na froncie. I to jest straszna historia. To rzeczywiście później jakby ten sojusz administracji amerykańskiej z agenturą Kominternu na terenie Stanów Zjednoczonych i jakby spuszczenie tych bolszewików z takiego łańcucha, z pełną świadomością po prostu, że oni są reprezentantami Moskwy. Oni chwalili pakt Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku, pisali o tym artykuły w polskojęzycznej komunistycznej prasie. Później ci sami ludzie są, jak powiedziałem, spuszczeni z takiego łańcucha po to, żeby walczyć z Matuszewskim. To trwa aż do grudnia 1945 roku i na pewno to się, że tak powiem, dołożyło, przyłożyło do tego, że Matuszewski szybciej z tego świata odszedł. Ale jeszcze jest ważne, bo żeby się Państwo to zrozumieli. Matuszewski powiedział kiedyś, że najważniejsze jest znalezienie klucza do klucza. I o co mu chodziło? Jemu chodziło o to, że tym kluczem do klucza jest stworzenie silnej Polonii amerykańskiej, na tyle silnej, żeby mogła ona oddziaływać na administrację amerykańską. Jak Państwo myślicie, że Komitet Narodowy Amerykanów polskiego pochodzenia albo w 1944 roku powstały Kongres Polonii Amerykańskiej, to były w ogóle twory wymyślone przez Ignacego Matuszewskiego, powstały za probatą administracji amerykańskiej, to się mylicie. To po prostu był znak sprzeciwu wobec polityki Roosevelta, wobec sprawy polskiej. I jakby tutaj padło takie pytanie, co by było, gdyby Matuszewski żył po 1946 roku. On całość swojej aktywności politycznej ogniskował na sprawie Kongresu Polonii Amerykańskiej i tego, żeby ten Kongres Polonii Amerykańskiej nie znalazł się w rękach ludzi, którzy by w jakiś sposób zaakceptowali Jałtę, no bo wtedy stałby się częścią czy narzędziem polityki amerykańskiej, tylko żeby był właśnie kluczem do klucza, czyli żeby oddziaływał na administrację amerykańską, która się zacznie z tą Polonią, jak powiedział kiedyś Matuszewski, oni się tylko liczą z siłą. Jak nie stworzymy siły, nie będziemy znaczyli nic. I stąd ta idea Wielkiego Kongresu Polonii Amerykańskiej i wokół tego chciał budować całą swoją przyszłość polityczną. Teksty Ignacego Matuszewskiego, mimo że napisane przed trzy ćwiartki wieku temu lub więcej, nie zwietrzały, są nadal ważne, są nadal bardzo aktualne z uwagi na to, że nadal naszej cywilizacji grozi zagłada. Inni są teraz najeźdźcy, inne są teraz niebezpieczeństwa, ale myślę, do panów profesorów się zwracam, czy można odczytywać w nich, jak należy postępować w dzisiejszych czasach? Takie pytanie. Prowokacyjne może nieco. Znaczy tutaj też oczywiście ten i uwaga profesora Supruniuka, że nie lubimy bohaterów zero-jedynkowych dzisiaj. Też ten wiersz Wierzyńskiego, ten piękny fragment każe też myśleć o takim określeniu, które tu gdzieś pada we wstępie o Matuszewskim jako człowieku z kamienia. Bo tam ten motyw właśnie ludzi, którzy stają się takimi kamieniami, można powiedzieć, oporu, prawda, budujący im pewną barykadę, ale też drogę pomagającą innym w walce w obronie no, tych wartości, w imię których się poległo. Więc zmierzam do tego, że no, myślę, że postawa samego Matuszewskiego, właśnie tego człowieka bez światłocienia, tego bohatera,
który no wszystko robi właśnie w imię tych wartości, o których tu cały czas mówiliśmy, no jest jakimś takim drogowskazem, wzorcem, ale też jakimś rodzajem, nie wiem, zobowiązania, no żebyśmy potrafili jakby do tej myśli mądrze nawiązywać i do tych ludzi, do tego środowiska, bo tak jak tu użyłem na początku tej metafory Atlantydy, prawda, czy tej Polski, do którą dzisiaj jakby dzięki takim książkom, do tej tradycji, do tych formacji, no chyba powinniśmy jakby mądrze nawiązywać i to ona nam powinna pomóc no w tym, czego doświadczamy dzisiaj. I sprawdzenie tej myśli, przeczytanie, przemyślenie, no wydaje mi się takim oczywistym gestem. Polacy mają specyficzny stosunek do poezji i do poetów. Tu się chyba profesor ze mną zgodzi. Może jeszcze Rosjanie mają podobny stosunek. Dajemy poetom prawo do tego, aby rozumieli lepiej, szybciej, mądrzej, za nas mówili, formułowali myśli w naszym imieniu i aby one były zrozumiałe powszechnie, żeby ludzie się kierowali tym, co oni powiedzą. Tak jest od XIX wieku. To poeci są tymi, którzy wyprzedzają pewne myśli, później także występujące w publicystyce. A z drugiej strony rozumienie poezji jest przywilejem. Bardzo niewiele osób rozumie poezję, niewiele rozumie to, co poeta chce powiedzieć. Matuszewski był jedną z tych osób, które potrafiły rozumieć. Nie odgadniemy, nie dowiemy się, na ile poezje Lechonia czy Wierzyńskiego wypływały z pewnych inspiracji w rozmów z Matuszewskim. Nie dowiemy się. Wiemy natomiast, i to z tekstów samego Matuszewskiego, na ile poezja Wierzyńskiego miała wpływ na jego formułowanie myśli, na jego przemyślenia, na jego teksty, na jego publicystykę. I to jest szczególne, ponieważ to świadczy, a może to gwarantuje trwałość jego tekstów. To, że nie są oderwane od tego bieżącego nurtu, który ciągnie się, który występuje w kulturze. Poezja jest częścią kultury. Ta umiejętność łączenia kultury słowa, kultury wysokiej z formułowaniem myśli, które mają być swego rodzaju drogowskazem dla życia społecznego czy politycznego, jest gwarancją trwałości. Właśnie to łączenie. I wydaje mi się, że pisma Matuszewskiego, to co chciał powiedzieć, to co powiedział, to co napisał, o ile będą czytane, będą miały znaczenie dla rozumienia naszego miejsca w kulturze europejskiej, w cywilizacji europejskiej, ale także naszego miejsca w obronie tej cywilizacji. I chyba tym akcentem powoli będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Część oficjalną jego, no na koniec jeszcze oddaję głos oczywiście autorowi wstępu do tego monumentalnego dzieła, który powinien przeczytać każdy inteligent, uważam, każdy Polak nawet, tak bym powiedział. Tak, ja chciałem tylko na koniec powiedzieć, że w zasadzie powiedzieć to, co powiedziałem na początku, że najważniejsze było dla Matuszewskiego i chyba dla nas też powinno być najważniejsze, żeby Polska odzyskała ten zagubiony skarb zapobiegliwości. Żebyśmy potrafili naprawdę przewidywać tą ewentualność, że tak powiem, bardzo dużych grzmotów i burz, które mogą nad polskim niebem się pojawić. I tego bym chciał. Wtedy bym, gdybym więcej tego słyszał w przestrzeni publicznej, ale też nawet w takiej przestrzeni, bym powiedział, urzędowo-prywatnej, to bym się na pewno czuł bardziej bezpieczny niż jak słyszę w kółko o tym hura optymizmie, bo ten hura optymizm już był w latach 30. i on w jakimś sensie nie doprowadził sam z siebie oczywiście do klęski, do katastrofy, ale w jakimś sensie oślepił nas przed tymi zagrożeniami, które się we wrześniu 1939 roku pojawiły. Ale chciałbym na koniec, jeśli pozwolisz, Tomku, przede wszystkim podziękować panom za dyskusję, państwu za to, że się tak licznie tutaj przyszli.
Chciałbym podziękować panu prezydentowi za patronat nad tą premierą książki. Chciałbym podziękować panu prezesowi Szarkowi za to, że mnie dopingował od kilku lat, żebym skończył tą książkę, bo ta książka mi od wielu lat chodziła po głowie i gdzieś tam chwilami po prostu była odkładana. Dziękuję za to, że prezes tą książkę wsparł, również finansowo, jeśli chodzi o wydanie. Dziękuję moim wydawcom z LTW. Bez was, państwo jastrzębscy, bym tej książki po prostu sam nie udźwignął. Oczywiście współpracownikom z Wojskowego Biura Historycznego. Pełna lista osób, którym ja chciałbym podziękować, jest wydrukowana w książce, a teraz bym musiał wszystkie te nazwiska wyczytać, a nie ma na to za bardzo czasu, ale na końcu chciałbym podziękować panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za to, że jak był ministrem obrony narodowej, to dzięki jego decyzjom mogłem zrealizować swoje marzenie gdzieś tam z lat 90. Napisałem nawet w 2000 roku taki tekst w Arkanach, że jest skandalem, że Ignacy Matuszewski razem ze swoim największym przyjacielem, który po swoim zgonie powiedział, znaczy przed swoim zgonem powiedział, że jak umrze, to chce leżeć w jednym grobie z Ignacym Matuszewskim, i dzięki decyzji pana ministra Macierewicza mogliśmy ekshumować po prostu obu tych wielkich oficerów w Nowym Jorku i zrealizować ich testament. A ich testament mówił o tym, że chcieliby leżeć w polskiej ziemi, kiedy Polska będzie wolna. Ona wprawdzie nie jest cała, tak jak pisał Ignacy Matuszewski, ale jest wolna. I to było naszym obowiązkiem, żeby ich po prostu z tego wygnania, z tego zapomnianego grobu w Nowym Jorku przywieźć do Polski, i za to jestem panu bardzo wdzięczny, bo gdyby nie pan, nigdy już byśmy tego nie zrobili. To zaręczam pana ministra. Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, ja również przepięknie dziękuję za tak liczne przybycie. Uduchowionych przepiękną liryką i wzmocnionych aurą wartości, wciąż żywą aurą wartości pułkownika Matuszewskiego, zapraszam serdecznie do rozmów kuluarowych przy symbolicznej lampce wina. Zachęcam do zakupu książki i zdobycia dedykacji Sławomira Cęckiewicza. I mam dla Państwa jeszcze dwa zaproszenia na spotkania autorskie, spotkania z Matuszewskim i Cęckiewiczem. Pozwolę Państwu, użyję takiego skrótu myślowego. W najbliższy piątek podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie o godzinie 17 i 4 grudnia w stołecznym przystanku Historia na Marszałkowskiej w Warszawie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.